Wiele wskazuje na to, że plany budowy nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach w końcu doczekają się realizacji. Miasto stara się o pieniądze na ten cel, a według wstępnych wyliczeń całość ma kosztować prawie 6 milionów złotych. Poprzednie plany budowy przerwał 2 lata temu COVID, a od tego czasu ceny materiałów i usług budowlanych znacząco wzrosły. Fatima Orlińska. Mysłowice liczą na kilka milionów złotych rządowej dotacji na budowę nowego schroniska. Mówi się o niej od co najmniej kilku lat. W piątek prezydent miasta poinformował, że Mysłowice złożyły wniosek do programu Polski Ład, żeby podział rządowych pieniędzy uwzględniał również potrzeby bezdomnych zwierząt. Miasto chce pozyskać 5 milionów złotych, do których samo dołoży milion. Poprzednie schronisko swoją działalność zakończyło w 2021 roku, wtedy też miała ruszyć budowa nowego. Choć tak naprawdę pierwsze plany odnośnie nowej siedziby pojawiły się już wcześniej. W 2018 roku Rada Miasta podjęła uchwałę, że obojętnie kto by nie został prezydentem miasta, bo to było kilka dni przed wyborami, przed drugą turą, ma powstać schronisko dla zwierząt. Taki był priorytet Rady Miasta. Gdy zdobyliśmy środki finansowe zewnętrzne na budowę schroniska i trzeba było po przetargu dołożyć 1 700 000 złotych, radni przerwali sesję, aby nie podpisać umowy, żeby minęły ustawowe terminy, i 2 lata temu, tak jak powiedziałem, w maju 2021 roku, czar prysł. Bo w wyniku pandemii ceny materiałów i usług budowlanych znacząco wzrosły. Projekt nowego schroniska, które zostanie zbudowane na terenach należących do miasta przy ulicy Świerczyny, powstanie w oparciu o gotowy już od dawna program funkcjonalno-użytkowy. Będą tam boksy dla psów i kotów, wybiegi i opieka weterynaryjna. Ma być to miejsce, gdzie ratowane będą również jeże i wiewiórki. Pod inicjatywą powstania schroniska zbierane są podpisy, a sprawa odbija się w mieście szerokim echem. Mieszkańcy są jak najbardziej za. Wiele mieszkańców ma zwierzęta adoptowane jeszcze z poprzedniego naszego schroniska, które było. Jak i z tego schroniska, z którym współpracujemy, z schroniskiem w Sosnowcu. Mieszkańcy bardzo chętnie podpisy składają. Na dzień dzisiejszy jest to kilka dni, praktycznie 6, i mamy już ponad 800 podpisów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zwierzęta swoje miejsce w nowym schronisku będą mogły znaleźć już w przyszłym roku.